mroku historii. Sprawa ta przykuła uwagę większości obywateli międzywojennej Polski. Zbrodnia w Brzuchowicach, dokonana w 1931 roku, wstrząsnęła wszystkimi. Opinia publiczna wydała swój wyrok szybciej niż sąd. O zamordowanie 17-letniej Lusi, córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby, oskarżono Ritę Gorgonową. Polskie gazety okrzyknęły te wydarzenia mianem najgłośniejszego procesu sądowego II Rzeczpospolitej. Po zeznaniach brata ofiary, 14-letniego Stasia Zaremby, niemal wszyscy uwierzyli w winę Gorgonowej. Oliwy do ognia dolał fakt, że oskarżona była kochanką ojca ofiary. Pomimo tego, że nie zabezpieczono prawidłowo dowodów zbrodni, a zeznania świadków wzajemnie się wykluczały, kobieta została skazana na karę śmierci. Ława przysięgłych była pewna, że wydała sprawiedliwy wyrok. Jednak nie wszystkie dowody świadczyły o winie Gorgonowej. Nawet po 90 latach wciąż w tej sprawie więcej jest pytań niż odpowiedzi. Niektóre poszlaki zdają się wskazywać wprost, że mordercą mógł być każdy. A najwięcej wątpliwości mogą budzić zeznania brata zamordowanej nastolatki. Sprawa Gorgonowej. Rita Gorgonowa przyszła na świat 7 marca 1901 roku w Dalmacji, leżącej wówczas w granicach Austro-Węgier, a dziś będącej częścią Chorwacji. Naprawdę nazywała się Emilia Margherita Ilić. Nie wiadomo dokładnie skąd pochodziła. Jedni mówili, że była Serbką. Inni twierdzili, że w jej żyłach płynęła chorwacka krew. Jej ojciec był lekarzem. Zmarł, gdy Rita miała 3 lata. W roku 1916 wyszła za mąż za oficera Armii Cesarstwa Austro-Węgierskiego, porucznika Erwina Gorgona. 2 lata później 17-letnia Rita urodziła mu syna. Niedługo po tym oboje przenieśli się do Lwowa, aby zamieszkać u rodziców męża. Po redukcji etatów w armii Gorgon został bez pracy. Czuł się samotny. Najpierw znikał z domu na kilka dni, później na długie tygodnie. Czas spędzał głównie w ramionach prostytutek. Po kolejnym powrocie do domu wyznał żonie, że zaraził się chorobą weneryczną. W roku 1921 Erwin wyjechał do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy. W liście do żony pisał, że znalazł dobrze płatną posadę i że został wyleczony. Wysłał Ricie kartę okrętową, aby ona i syn mogli do niego dołączyć. Jej przybycie do Ameryki opóźniało się, ponieważ kobieta miała problem z otrzymaniem potrzebnej wizy. Podczas nieobecności Erwina o względy Rity zaczęli rywalizować jego bracia, do których wkrótce dołączył także jej teść. Kobieta podobała się mężczyznom. To sprawiało, że nie mogła się odpędzić od licznego grona wielbicieli jej urody. Gdy zaloty członków rodziny zostały odrzucone, adoratorzy szybko postanowili się zemścić. W tym celu wysłali do Erwina list, w którym informowali, że samotna Rita szuka pocieszenia w ramionach wielu mężczyzn i że często nie wraca na noc do domu. Zazdrosny mąż uwierzył krewnym. Postanowił definitywnie zakończyć swoje małżeństwo. Nakazał też braciom, aby natychmiast wyrzucili Ritę z ich domu i zaopiekowali się jego synem. Czy kobieta rzeczywiście dopuściła się zdrady małżeńskiej? Tego nie wiadomo. Oskarżona o to Gorgonowa wszystkiemu zaprzeczała. Prawdą jest, że kobieta uwielbiała przebywać w otoczeniu lwowskich kawalerów, z którymi często widywano ją w okolicznych kawiarniach i kinach. Nie zmieniło to jednak faktu, że od tej chwili Rita była znana tylko na siebie. Wkrótce kobieta rozpoczęła kurs pielęgniarski. Pozostając bez środków do życia, podjęła pracę jako guwernantka. Ceniony lwowski architekt Henryk Zaremba był właścicielem firmy budowlanej. Z powodu choroby psychicznej żony nie radził sobie z wychowaniem swoich dzieci, córki Elżbiety, nazywanej przez wszystkich Lusią, i syna Stasia. Przyjaciele doradzali mu, aby wynajął opiekunkę, na co zapracowany architekt szybko się zgodził.
Jego wybór padł na śliczną brunetkę pochodzącą z Dalmacji. Wkrótce Rita Gorgonowa zamieszkała ze Zarębami w ich willi we wsi Brzuchowice pod Lwowem. Stosunki służbowe pomiędzy 41-letnim pracodawcą a 23-letnią nianią szybko przerodziły się w płomienny romans. W 1928 roku Rita urodziła Zarębie córkę Romanę. Po narodzinach dziecka para kochanków wciąż pozostawała w nieformalnym związku. Jednak Rita często dawała Henrykowi do zrozumienia, że zależy jej na ślubie. Relacje opiekunki z dziećmi na początku układały się niemal wzorowo. Zastępowała im zarówno matkę, jak i ojca, ponieważ Zaręba z racji swojego zawodu w domu przebywał tylko w weekendy. Rita bardzo lubiła męskie towarzystwo. Nie ukrywała, że podobają się jej wszelkiego rodzaju oznaki uwielbienia, których doświadczała przy niemal każdej okazji. Dostawała od mężczyzn listy miłosne. Adoratorzy dzwonili do niej podczas nieobecności Henryka. Dorastająca Lucia szybko zrozumiała, co może się za tym kryć. Zaczęła posądzać swoją opiekunkę o liczne romanse. O swoich podejrzeniach poinformowała ojca. Od tego czasu stosunki między Gorgonową a Zarębą zaczęły się wyraźnie psuć. Swoją złość Gorgonowa wyładowywała na gimnazjalistce. Kilka razy odgrażała się nawet Lucii, że ją zabije. Takie zachowanie doprowadziło do znacznego pogorszenia stosunków panujących w domu. Architekt stanął po stronie córki. Postanowił rozstać się z kochanką. W tym celu wynajął mieszkanie we Lwowie. Chciał zamieszkać tam razem z Lusią i Stasiem od 1 stycznia 1932 roku. Rita miała pozostać w Brzuchowicach razem z Romaną. Oprócz dachu nad głową, Zaręba obiecał zapewnić utrzymanie ich wspólnej córce. Dodatkowo Gorgonowa zażądała od Zaręby 10 tysięcy dolarów zadośćuczynienia. Henryk nie mógł się na to zgodzić. Miał jednak cichą nadzieję, że z czasem uda mu się dojść z Ritą do porozumienia. Realizację tych planów pokrzyżowała ogromna tragedia, do której doszło dzień przed wyprowadzką Zarębów. W nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku 17-letnia Lucia została znaleziona martwa we własnym łóżku. Tego makabrycznego odkrycia dokonał Staś. Później chłopiec jako pierwszy z domowników złożył zeznania. Zgodnie z tym, co zapisano w protokole przesłuchania, około północy obudził go przeraźliwy skowyt psa. Przypuszczając, że pod dom zakradł się złodziej, Staś wyjrzał przez okno. Nie dostrzegł jednak niczego podejrzanego. Zawołał wtedy siostrę, żeby sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku. Nie usłyszał odpowiedzi, więc wstał z łóżka. Podszedł do holu. Stamtąd zauważył ciemną postać, ukrywającą się tuż za choinką. Pomyślał, że to Lucia, więc zawołał ją po imieniu. Nikt mu nie odpowiedział. Zdenerwowany zaczął uderzać pięściami w drzwi pokoju siostry. Wtedy tajemnicza postać przemieściła się cicho na werandę, skręciła w lewo ku schodom i znikła. Przestraszony chłopiec z impetem wpadł do pokoju siostry. Dziewczyna leżała nieruchomo na łóżku. Jej głowę przykrywała poduszka. Staś odrzucił ją i wtedy zauważył, że twarz Lusi była cała we krwi. Później zeznał policjantom, że jej ciało było jeszcze ciepłe. Pokrytą zakrzepłą krwią głowę miała skręconą w prawą stronę. Gdy zorientował się, że jego siostra nie żyje, wybiegł z pokoju, krzycząc, że Lucia została zabita. Do pokoju nastolatki pierwsza przybiegła Rita. Była ubrana w futro, które w pośpiechu zarzuciła na siebie. Chwilę później pojawił się Zaręba, który razem ze Stasiem rozpoczął próbę reanimacji. Ich wysiłki były jednak daremne. Na miejsce została wezwana policja. Choć całą okolicę pokrywała gruba warstwa śniegu, wstępne oględziny pokoju nie wykazały na podłodze żadnych jego śladów. Oznaczać to mogło tylko jedno. Morderca nie przyszedł z zewnątrz. Otwarte w pokoju okno było zbyt małe, aby osoba dorosła mogła przez nie wejść do środka. Nie znaleziono również śladów włamania do willi. W holu przy wejściu do pokoju Lucy, w rogu przy kominku, odkryto świeży kał. Tuż nad nim, na ścianie, widoczne były trzy krwawe plamy. Gdy tylko wzeszło słońce, policjanci zbadali ślady na śniegu.
Choć były częściowo zasypane, dość jasno wskazywały, że pozostawiły je małe pantofle. Ślady te biegły od frontowej do małej werandy, sąsiadującej z sypialnią Gorgonowej. Następnie rozwidlały się w kierunku piwnicy i basenu. Szyba w drzwiach mniejszej werandy była rozbita na wysokości klamki. Ujawniono również świeże ślady krwi na murze niedaleko werandy oraz na drzwiach prowadzących do piwnicy, gdzie znaleziono mokrą chusteczkę z kilkoma jasno-czerwonymi plamkami. Z dna zamarzniętego basenu wydobyto żelazny dżagan, czyli niewielki kilof, służący do robienia otworów w lodzie. Nie stwierdzono na nim jednak żadnych śladów krwi. Zaręba potwierdził, że dżagana używał jego ogrodnik do robienia przerębli. Przypomniał sobie również, że poprzedniego dnia widział dżagan na werandzie. Wyglądało na to, że ktoś celowo wrzucił go do basenu przez jeden z otworów w lodzie. Policjanci postanowili uważnie przyjrzeć się Ricie Gorgonowej. Kobieta miała na stopach pantofle. Były mokre, z dużymi rdzawo-czerwonymi plamami. Ich rozmiar pasował do śladów pozostawionych na śniegu. Na tylnej podszewce jej futra znajdowały się ślady świeżego kału. Z kolei na sukni i białej koszuli nocnej nie stwierdzono żadnych krwawych plam. Kolejnym podejrzanym śladem była wciąż krwawiąca rana na prawej dłoni Rity. Zapytana o przyczynę tego urazu, kobieta odpowiedziała, że skaleczyła się o szklankę, którą stukł Zaręba, kiedy zerwał się z łóżka obudzony krzykiem Stasia. Gdy policjanci zapytali o wybitą szybę w drzwiach werandy, odpowiedziała, że wychodząc do basenu po wodę dla Lusi, przy otwieraniu drzwi wybiła szybę, kalecząc sobie dłoń. Nie umiała jednak wytłumaczyć, dlaczego poszła po wodę do basenu, mimo że woda znajdowała się w kuchni, a nawet w miednicy stojącej w pokoju Lusi. Swoje zmoczone pantofle tłumaczyła tym, że biegła w nich po śniegu, kiedy udała się po wodę. Poza tym Rita uparcie przekonywała funkcjonariuszy, że ślady krwi na jej butach pochodzą od ryb, które patroszyła na minione święta. Kobieta miała także wytłumaczenie śladów kału na podszewce jej futra. Do zabrudzenia miało dojść, gdy w nocy z powodu zepsutego klozetu załatwiała się poza domem. Stwierdziła także, że zakrwawiona chusteczka mogła jej wypaść kilka dni wcześniej, kiedy podczas menstruacji sprzątała piwnicę. Nie umiała jednak wytłumaczyć, dlaczego wciąż była mokra. Pomimo wyjaśnień Rity, pierwsze ustalenia policjantów wskazywały, że morderstwa dokonała właśnie ona. Kobieta konsekwentnie temu zaprzeczyła i nie przyznała się do winy. Śledczy wkrótce przedstawili prawdopodobną wersję wydarzeń. Stanowczo wykluczyli, aby zbrodni mógł dokonać ktoś obcy. W pobliżu domu nie znaleziono podejrzanych odcisków butów. Nie było również śladów włamania. Pies, który zawsze szczekał, kiedy ktoś obcy wszedł na teren posesji, w noc morderstwa nie zaalarmował domowników. Rita Gorgonowa miała krew grupy 0, tymczasem krew na futrze i chusteczce podejrzanej miała grupę A, czyli taką, jaką posiadała Lusia. Następnego dnia, około godziny 15, lekarz sądowy dokonał oględzin ciała zamordowanej Lusi. Jeszcze tego samego dnia sporządził raport, w którym napisał: zwłoki leżały na łóżku w pozycji na wznak. Prawa kończyna dolna wyciągnięta, lewa ułożona na zewnątrz, zgięta w kolanie. Obie kończyny górne zgięte w łokciach. Palce dłoni zaciśnięte. Całą twarz denatki, uszy, włosy, kark i całe plecy pokrywa zaschnięta krew. Podczas sekcji zwłok przeprowadzonej 2 stycznia 1932 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej we Lwowie na ciele Lusi stwierdzono następujące obrażenia. Po lewej stronie czoła 3 rany poprzeczne o długości 40 mm biegnące do kości, która jest odsłonięta. Po tej samej stronie czoła, tuż nad zewnętrznym odcinkiem łuku brwiowego, znajduje się ranka szczelinowata długości 13 mm. Dość powierzchowna, biegnąca tylko przez skórę. Wyraźne obrażenia narządów płciowych. Powstały one wskutek wciśnięcia z dużą siłą jakiegoś ciała tępego do pochwy. Charakter i kształt wspomnianych obrażeń przemawiają za tym, że powstały one przez wciśnięcie palca w chwili, gdy ta już nie żyła lub była w stanie agonalnym. Według śledczych, Gorgonowa przeszła ze swojego pokoju do sypialni Lusi i zabiła dziewczynkę dżaganem.
W celu upozorowania gwałtu swoim palcem spenetrowała pochwę 17-latki. Następnie otworzyła okno, aby włamanie do domu było bardziej wiarygodne. Sama zamierzała wyjść przez drzwi werandy. Natknęła się jednak na psa. Uderzyła go dżaganem w łeb, aby uciszyć zwierzę. Pies głośno zawył z bólu. Jego skomlenie obudziło Stasia, który przybiegł do drzwi sypialni siostry. Gdy chłopiec wszedł do pokoju, zobaczył leżącą Lusię. Dziewczyna była cała we krwi. Przerażony 14-latek zaczął krzyczeć. W tym czasie Gorgonowa drżała ze strachu, ukryta w jadalni. Obok niej chwilę wcześniej przebiegł Staś. Rita była pewna, że chłopiec jej nie zauważył. Pobiegła więc do sypialni i zmieniła zabrudzoną koszulę, którą później spaliła w piecu. Następnie dołączyła do zrozpaczonych domowników. Idąc po wodę, wrzuciła dżagan do basenu. W toku śledztwa ustalono także, że Gorgonowa widziana była tej nocy w seledynowej koszuli nocnej. Potwierdził to Staś, przechodzący wieczorem przez sypialnię Gorgonowej. Jednak gdy do domu przybyli policjanci, kobieta miała na sobie białą koszulę, która wyglądała tak, jakby nikt w niej nie spał. Nasunęło to śledczym wniosek, że owa seledynowa koszula została przez Ritę spalona, ponieważ była na niej krew. Ślady nafty odkryte przy piecu miały potwierdzać taką wersję wydarzeń. Zapach nafty dało się wyczuć także od Gorgonowej. Kobieta zeznała jednak, że użyła nafty w celu zdezynfekowania rany na swojej dłoni. Obecność kału na podłodze śledczy tłumaczyli załamaniem się psychicznym morderczyni tuż po dokonaniu zbrodni. Miejsce jego oddania wskazywało, że dokonano tego w pozycji stojącej przy oparciu o ścianę. Wykluczono tym samym inną wersję, jakoby była to wizytówka, jaką mieli wówczas w zwyczaju pozostawiać na miejscu swoich przestępstw lwowscy włamywacze. Gorgonową aresztowano i oskarżono o zamordowanie Lusi. Henryk Zaremba został oskarżony o współudział w morderstwie oraz pomoc w zacieraniu śladów. Po 5 tygodniach architekt został zwolniony z więzienia. Załamany nie wychodził z domu. Wiele kobiet oferowało mu pomoc przy wychowywaniu dzieci. Pisały do niego listy z propozycją zajęcia miejsca Gorgonowej. Staś starannie selekcjonował przychodzącą korespondencję, zanim dostarczył ją ojcu. Przedsiębiorstwo budowlane Henryka Zaremby zbankrutowało, a architekt popadł w ogromne długi. Mieszkańcy Lwowa jeszcze przed rozpoczęciem procesu byli przekonani, że Gorgonowa była morderczynią. Atakowały ją głównie kobiety, a były przy tym bezlitosne. Z pogardą wypowiadały się na jej temat, ale to niedokonanie morderstwa uważały za największą zbrodnię Rity. Lwowskim kobietom znacznie bardziej nie podobało się to, że Gorgonowa zawróciła w głowie znacznie starszemu od niej architektowi, a następnie uwiodła go, została jego kochanką i urodziła mu dziecko. Choć podobne sytuacje nie należały we Lwowie do rzadkości, to właśnie Rita Gorgonowa stała się wówczas najbardziej znienawidzoną kobietą w tej części Polski. Wszyscy domagali się dla niej najwyższego możliwego wyroku, czyli kary śmierci. 23 kwietnia 1932 roku we Lwowie rozpoczął się proces Rity Gorgonowej, oskarżonej o zamordowanie Lusi Zaremby. Podstawowym dowodem obciążającym miało być rozpoznanie Rity przez Stasia. Podczas rozprawy chłopiec wciąż utrzymywał, że zauważył ją w holu, gdzie tuż po morderstwie ukrywała się za choinką. Proces z uwagą śledziła cała Polska. Pod sądem zbierały się tłumy gapiów, a prasa z wielkim zaangażowaniem rozpisywała się o każdym szczególe ujawnionym podczas procesu. Zgromadzeni na sali sądowej widzowie spodziewali się, że Gorgonowa już na samym początku przyzna się do winy i ze szczegółami opowie, dlaczego zabiła Lusię. Wszyscy się jednak zawiedli, ponieważ oskarżona na każde pytanie prokuratora miała natychmiastową odpowiedź. Była bardzo pewna siebie, podważała kierowane pod jej adresem oskarżenia i zaciekle się broniła. W mowie końcowej prokurator Laniewski powiedział: przyjmijcie panowie, że oskarżona jest winną, albo przyjmijcie, że jest niewinną. Ale na dwie rzeczy zgodzić musicie się bezwzględnie. Po pierwsze, że nikt obcy nie wtargnął do willi. Zatem, że czynu tego dokonał ktoś z domowników. Po drugie, że interes,
zabiciu Lucy miała tylko oskarżona. Bo tylko jej ten interes został udowodniony. Nikomu innemu, tylko jej. Krzyczę do was. To ona zrobiła wszystko wokół mnie. Drzewa brzuchowickich lasów, cegły tej nieszczęsnej willi, ściany sali sądowej, bruki uliczne. Wszystko, krzyczy, to ona zrobiła. Kiedy pójdziecie, panowie, do sali narad, nie będę mógł oprzeć się tej strasznej wizji, że poczołga się za wami duch niewinnie zamordowanej dziewczynki. Nie odwracajcie od niej głowy. Patrzcie na nią. Podniesie ku wam szkielet swojej ręki i kością swego palca wskaże tu, na ławę. I głosem cichym wyszepcze: to ona zabiła. Obrońca Rity Gorgonowej, mecenas Akser, odpowiedział: Wysoki sądzie, panowie przysięgli. Stoi przede mną przeciwnik stokroć ode mnie mocniejszy, któremu nie jestem w stanie podołać. Ślepa na światło prawdy, głucha na krzyk duszy ludzkiej, nieprzystępna dla rzeczowych argumentów, zła, zimna opinia publiczna, a raczej głos ulicy. Ulica wydała już swój wyrok na Ritę Gorgonową. Zatrzasnęła już wieko trumny, do której wy, panowie sędziowie, dziś ją chcecie włożyć. Ale głos ulicy nigdy nie był głosem Boga. Był zawsze tylko dziełem ludzi, tych ludzi, którzy mając w ręku instrument służący do grania na namiętnościach ludzkich, do wpływania na tłum, do podburzania i podjudzania go, do kierowania nim, czynią z tegoż instrumentu wiadomy użytek. Co sprawiło, że w sprawie Rity Gorgonowej rozszalały się namiętności ludzkie, że rozpasała się ślepa żądza zemsty? Co sprawiło, że nie śmiał się odezwać ani jeden głos, ani jeden szept wzywający do spokoju, rozsądku, równowagi? Co sprawiło, że krzyk ulicy zagłuszył głos sumienia i obalił zasady logicznego myślenia? Zastanówcie się nad tym, panowie sędziowie. Wysoki sądzie, wnoszę o uniewinnienie oskarżonej. Pod koniec procesu obrońca oskarżonej ujawnił zaskakujący fakt. Gorgonowa była w ciąży. Stwierdziła również, że ojcem dziecka jest Henryk Zaremba, a poczęcie nastąpiło w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, na tydzień przed zamordowaniem Lucy. Zaremba stanowczo temu zaprzeczył i zapowiedział, że nie uzna dziecka. Gorgonowa w swoim ostatnim słowie przyznała, że choć nie kochała Lucy, to jednak ją lubiła. Zapewniła również, że nastolatka nigdy nie zrobiła jej nic złego, więc nie miała powodu, aby ją zabić. Na koniec kolejny raz twierdziła, że jest niewinna. Mimo wielu wątpliwości oraz dość niepewnych dowodów, 14 maja 1932 roku Sąd Okręgowy we Lwowie skazał Emilię Margeritę Gorgonową na karę śmierci przez powieszenie. 9 sędziów przysięgłych uznało oskarżoną za winną, 3 było innego zdania. Po tym wyroku opinia publiczna była wreszcie usatysfakcjonowana. 4 miesiące później przebywająca w więzieniu Gorgonowa urodziła córkę Ewę. Zaremba wciąż uparcie twierdził, że to nie jego dziecko. Odmówił nie tylko opieki nad córką, ale nie zgodził się również na płacenie alimentów. Zabronił nadawania dziecku jego nazwiska, więc dziewczynka otrzymała nazwisko Ilić, czyli nazwisko panieńskie Rity. Obrońcy Gorgonowej wnieśli skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd uznał, że poprzez odrzucenie wniosków obrony oraz zbyt ogólnikowe określenie czynu przypisywanego oskarżonej, naruszone zostały przepisy postępowania. Tym samym uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Lwowie. Drugi proces rozpoczął się 6 marca 1933 roku w Krakowie. Mecenas Akser od razu ostro zaatakował biegłych. Jego zdaniem ekspertyzy zostały wykonane niefachowo. Zwrócił także uwagę, że nie zbadano znalezionego na podłodze kału. Zauważył przy tym, że mogły to być przecież odchody psa, ponieważ nie przeprowadzono w tym kierunku żadnych analiz.
Obrońca Gorgonowej poruszył także problem domniemanego narzędzia zbrodni, czyli Jagana znalezionego na dnie basenu oraz braku na nim jakichkolwiek śladów krwi. Żadna analiza nie stwierdzała wprost, że to właśnie tym konkretnym narzędziem zamordowano Lucię, co również przemawiało na korzyść oskarżonej. W willi, gdzie doszło do morderstwa, postanowiono przeprowadzić wizję lokalną. Mieli w niej uczestniczyć wszyscy domownicy. Wkrótce okazało się, że wynik tej rekonstrukcji podważył większość zebranego materiału dowodowego. W pierwszej kolejności sprawdzono, czy 14-letni Staś faktycznie mógł poznać osobę, która schowała się za choinką. W sądzie zeznał, że tajemniczą postacią uciekającą w nocy przez werandę była na pewno Gorgonowa. Jednak w czasie wizji lokalnej, przy podobnym oświetleniu, nie rozpoznał twarzy podstawionej osoby chowającej się za choinką. Nie rozpoznał również koloru koszuli nocnej, którą rzekomo widział na Gorgonowej w noc popełnienia morderstwa, gdy pokój oświetlała tylko jedna świeca. Pokazano mu dwie koszule, seledynową i białą. W panującym półmroku chłopiec stwierdził, że obie były seledynowe. Wątpliwości budził również czas, którego potrzebowała Rita Gorgonowa na ucieczkę z zachoinki w holu i przybiegnięcie do swojego łóżka. Henryk Zaręba zeznał w sądzie, że gdy biegł do pokoju Lucy, zaalarmowany krzykiem syna, minął pokój Gorgonowej. Wtedy zobaczył Ritę leżącą pod kołdrą. Według śledczych, od czasu ucieczki tajemniczej postaci do chwili krzyku Stasia i pojawienia się Gorgonowej w swoim pokoju minęło nie więcej niż 20 sekund. Wizja lokalna wykazała niezbicie, że Gorgonowa na ucieczkę z werandy, pobiegnięcie dookoła domu i powrót do swojego łóżka potrzebowała co najmniej 50 sekund. Sprawdzono również zeznania Zaręby dotyczące psa. Architekt twierdził, że jego pies zawsze szczekał na obcych i był w stosunku do nich agresywny. Tymczasem, kiedy przedstawiciele sądu weszli na posesję, pies podbiegł do nich i machając ogonem okazywał swoje przyjazne zamiary. Nie tylko nie szczekał i nie warczał, ale dał się nawet pogłaskać. I to każdemu obcemu człowiekowi przebywającemu wówczas na posesji. Nawracającą z wizji lokalnej w Brzuchowicach Gorgonową czekał w Krakowie rozhisteryzowany tłum. Policjanci kilka razy zostali zmuszeni do interwencji, aby uratować oskarżoną przed linczem. Wiele znanych osobistości ówczesnej Polski stanęło w obronie Rity. Takie osoby jak Irena Krzywicka, Stanisława Przybyszewska, Kazimierz Wierzyński, Witold Zechenter czy Tadeusz Bojżeleński głośno domagały się uniewinnienia znienawidzonej kobiety z powodu braku jednoznacznych dowodów jej winy. Jednak sąd ponownie uznał Ritę za winną popełnienia morderstwa, ale tym razem skazano ją jedynie na 8 lat więzienia. Uznano bowiem, że oskarżona swoją zbrodnię popełniła pod wpływem silnego wzburzenia. Od samego początku na jej niekorzyść przemawiał romans z żonatym mężczyzną oraz posiadanie nieślubnego dziecka. Wszyscy widzieli w niej przede wszystkim cudzoziemkę, która najpierw uwiodła mężczyznę, a następnie zamordowała jego córkę, nie zgadzającą się na ten nieetyczny i niemoralny związek swojego ojca. Najbardziej zastanawiający może być fakt, że akt oskarżenia sformułowano niemal w całości na podstawie zeznań 14-letniego dziecka, czyli Stasia Zaręby. W trakcie obu procesów obrońcy Gorgonowej wiele razy zwracali uwagę, że chłopiec miał bardzo bujną wyobraźnię. Wielokrotnie zmieniał on swoje zeznania i to w taki sposób, że czasami te kolejne przeczyły poprzednim. Stasia przesłuchiwano łącznie 9 razy, a każda następna wersja zdarzeń różniła się od pozostałych wieloma istotnymi szczegółami. Już sam opis tajemniczej postaci schowanej za choinką mógł budzić wątpliwości. Najpierw powiedział śledczym, że była to osoba bezkształtna. Dopiero podczas drugiego przesłuchania przypomniał sobie, że miała na sobie futro. Idąc z ogrodnikiem Kamińskim na posterunek żandarmerii, użył zwrotu „widziałem go”. Jednak w rozmowie z doktorem Czalą powiedział „widziałem ją”. W kolejnym przesłuchaniu twierdził, że postać ta była podobna do Rity. Zeznając w sądzie, Staś był pewny, że za choinką chowała się Gorgonowa. Już w trakcie procesu Gorgonowej niektórzy snuli przypuszczenia, że to sam Staś mógł dokonać tej potwornej zbrodni. Obrońcy Rity uparcie powtarzali, że był on dzieckiem kobiety chorej psychicznie, co mogło się odbić także na jego zdrowiu. Często lunatykował.
Budził się wtedy w różnych częściach domu, niczego później nie pamiętając. Nastolatek mógł też z wrażenia popuścić mocz lub kał, zwłaszcza po tak silnym przeżyciu, jakim bez wątpienia byłoby zabójstwo własnej siostry. Mecenas Akser głośno domagał się, aby sprawdzono, kiedy dokładnie urodził się Staś Zaręba. Czy miało to miejsce przed, czy już po tym, jak jego matka zachorowała. Podczas wywiadu udzielonego gazecie Nowiny Codzienne obrońca Rity powiedział, że ślady zakrwawionych dłoni zostawione na ścianie były małe i mogły należeć do 14-letniego dziecka. Badający te ślady biegli stwierdzili, że dłonie Gorgonowej były znacznie większe. Pojawiło się również pytanie, dlaczego psa usłyszał tylko Staś. I to w dodatku, jak sam zeznał, mając na uszach słuchawki, ponieważ jak co wieczór słuchał radia przed zaśnięciem. Według jego własnych słów pies zaskomlał od strony basenu, tuż pod oknem sypialni Zaręby. Tymczasem Staś spał po drugiej stronie domu. Teoretycznie to właśnie Henryk Zaręba powinien usłyszeć skomlenie. Dlaczego wyrwany ze snu Staś nie poszedł do sypialni ojca, aby sprawdzić, co się dzieje, jeśli to właśnie stamtąd dobiegł niepokojący dźwięk? Dlaczego od razu udał się w stronę pokoju siostry? Rodzi się jeszcze jedno pytanie. Po co Rita Gorgonowa miałaby ogłuszać psa, skoro zwierzę na widok domowników zachowywało się cicho i spokojnie? Przecież podczas wizji lokalnej pies nie szczekał i nie warczał nawet na obcych. Dżagan znaleziony w basenie jednogłośnie został uznany narzędziem zbrodni. Ale czy faktycznie nim był? Swoją ocenę tego dowodu przedstawił obrońca Gorgonowej w procesie krakowskim. Mecenas Akser powiedział, że Dżagan jest tylko zwykłym przedmiotem znalezionym na dnie basenu. Niczym więcej. I na pewno nie zamordowano nim Lucy. Mecenas mógł mieć rację, ponieważ biegli orzekli, że tylko 3 z 4 ran ofiary mogły być zadane tym przedmiotem, choć i to było ich zdaniem wątpliwe. 4. rana zupełnie nie pasowała do tego narzędzia, którego waga przekraczała 4 kg. Użycie tak ciężkiego przedmiotu spowodowałoby zmiażdżenie czaszki, a nie rany, które znaleziono na głowie zamordowanej 17-latki. Przed zakończeniem procesu Rita Gorgonowa była bliska podpisania z hollywoodzkimi producentami umowy o prawo do sfilmowania jej historii, ale Amerykanów interesowało wyłącznie jej uniewinnienie. Ich zdaniem tylko takie zakończenie procesu gwarantowało, że film odniesie finansowy sukces. Po tym jak zapadł wyrok skazujący, amerykańscy producenci już się do niej nie odezwali. Po procesie Ritę Gorgonową przetransportowano z córką do więzienia kobiecego w Fordonie pod Bydgoszczą. Dziecko przebywało w więziennym żłobku, ale często przynoszono je do celi matki. W więzieniu Gorgonowa wyrabiała maty i kilimy. Prawie z nikim nie utrzymywała kontaktów. Jednym z nielicznych odwiedzających skazaną był mecenas Akser, który podczas 2 procesów bronił Gorgonową. I to całkowicie za darmo. Nikt inny nie chciał utrzymywać z Ritą żadnego kontaktu, tylko z nim mogła porozmawiać. Gdy nie mógł jej odwiedzić, Gorgonowa pisała do niego listy, w których zapewniała swojego byłego obrońcę, że pogodziła się ze swoim losem. Informowała go, że jej córka jest zdrowa i szybko rośnie. Dzieliła się też z mecenasem swoimi obawami, związanymi z miejscem, do którego trafi jej córka po upływie terminu wyznaczonego przez więzienny regulamin na pobyt dziecka w więziennym żłobku. Rita Gorgonowa cały czas zabiegała o przeprowadzenie apelacji swojego wyroku lub wcześniejsze zwolnienie z więzienia. 2 dni po wybuchu II wojny światowej, na mocy amnestii, darowano jej pozostałą karę. Kobieta opuściła więzienie i zamieszkała w Warszawie. Najpierw w schronisku dla bezdomnych, później w klasztorze sióstr nazaretanek. W trakcie procesów jej twarz zdobiła pierwsze strony gazet w całej Polsce. Nawet po kilku latach ludzie wciąż o niej pamiętali i rozpoznawali ją na ulicy. Na wulgarne zaczepki starała się nie odpowiadać. Gdy tylko ktoś chciał jej słuchać, tłumaczyła, że jest niewinna, a nawet gdyby była, to już za to odpowiedziała. Swoją córkę Romanę widziała tylko raz, gdy udała się na Żoliborz, gdzie mieszkał Henryk Zaręba. Architekta nie było wówczas w domu. Jego nowa żona przyjęła Gorgonową bardzo niechętnie, ale pozwoliła jej zobaczyć córkę.
Na jej widok 11-latka uciekła, krzycząc, że ona nie ma matki. Legenda jej sensacyjnego procesu odżyła tuż po wojnie. Uporczywie powtarzano wtedy pogłoskę, że Gorgonową skazano niewinnie i wkrótce odbędzie się rozprawa rehabilitacyjna. W kwietniu 1949 roku Echo Krakowskie poinformowało swoich czytelników o przełomie w sprawie zabójstwa córki lwowskiego architekta. Według dziennikarzy Józef Kamiński, ogrodnik Zaręby, miał się na łożu śmierci przyznać do zamordowania Lusi. Świadkiem tego wyznania miał być ksiądz i dwóch ministrantów. Plotka ta zaczęła żyć własnym życiem i dość mocno zakorzeniła się w ludzkich umysłach. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że informacja ta została przez dziennikarzy zmyślona. Ogrodnik do niczego się nie przyznał przed swoją śmiercią. Co więcej, wciąż żył i miał się dobrze. Kamiński i jego żona wytoczyli krakowskiej gazecie proces o zniesławienie. Sprawę wygrali. W trakcie niemieckiej okupacji Rita Gorgonowa znalazła się w tragicznej sytuacji. Była osamotniona. Nie miała dachu nad głową, zawodu i pieniędzy. Przez jakiś czas pracowała dorywczo w handlu, ale jej dalsze losy pozostają nieznane. Pojawiło się jednak wiele niepotwierdzonych informacji na jej temat. Mówiono, że mogła zginąć w czasie powstania warszawskiego. Czy rzeczywiście tak było? Nikt tego nie wie. Równie dobrze mogła zostać zesłana do obozu pracy lub do obozu koncentracyjnego. Jej córki twierdziły później, że Rita przeżyła wojnę. Podobno widywano ją na Dolnym Śląsku, Wrocławiu i Łodzi. Pojawiły się także plotki, że opuściła Polskę. Miała wyjechać do Jugosławii, Rumunii lub do Ameryki Południowej. Doniesienia te nigdy nie znalazły potwierdzenia. Dziś tylko jedno jest pewne. Rita przepadła bez śladu. Staś Zaręba studiował na Politechnice. Zginął w 1939 roku podczas górskiej wspinaczki w Tatrach, zasypany przez lawinę. Henryk Zaręba zmarł na atak serca w roku 1954. Ewa nigdy nie zobaczyła swojego ojca. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii.